zamieszkania. Odsłuch społeczny. Ja nazywam się Jakub Jasecki, a to kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego. Moim gościem jest dr Wiktor Marzec, socjolog, filozof, autor książki Rebelia i reakcja, rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Witam cię, Wiktor. Witam, dzień dobry. Chciałbym na początku zapytać, czym była rewolucja 1905 roku i czym różniła się od tych powstań, które są bardzo znane Polakom, czyli od powstania listopadowego i powstania styczniowego. Rewolucja 1905 roku, czy raczej cykl wydarzeń, które zwykliśmy określać tym mianem, to był niespotykany wcześniej zryw bardzo różnych grup społecznych, które wystąpiły przeciwko reżimowi opresji, czy też sytuacji, która budziła ich wielowarstwowe niezadowolenie. A zatem takie grupy jak chłopi, jak robotnicy, robotnice, mieszczanie, czy też miejscy rzemieślnicy, no praktycznie całe społeczeństwo zamieszkujące tereny Królestwa Polskiego, tak ludność polska, jak i żydowska, a częściowo także pochodzenia niemieckiego, wystąpili przeciwko opresji, którą odczuwali ze strony carskiego państwa pod względem na przykład językowym, czy braku możliwości realizacji swoich aspiracji narodowościowych, ale także wystąpili oni przeciwko opresji, która wyrażała się na przykład w wyzysku w fabrykach czy innych miejscach pracy. A zatem tutaj to wystąpienie o takim charakterze narodowym spotkało się z pragnieniami polepszenia własnego bytu i wystąpieniem na tle, można powiedzieć, klasowym. Czym różnią się te wydarzenia od wcześniejszych powstań? No to przede wszystkim tym, że dotyczyły one znacznie szerszych grup społecznych. To już nie tylko polska szlachta powstała w imię odrodzenia państwa polskiego, czasem włączając w swoje działania różne inne grupy, tak jak w przypadku niektórych oddziałów powstańczych złożonych z chłopów. Tym razem były to znacznie szersze grupy społeczne, czyli właśnie przede wszystkim wielkomiejscy robotnicy, także chłopi, miejska biedota. Miały te wydarzenia charakter, można powiedzieć, masowy i wprowadziły całe społeczeństwo, można powiedzieć, w okres nowoczesnej polityki. A zatem jest to także czas wzrostu masowych partii politycznych i moment, kiedy ludzie wcześniej nie biorący szerszego udziału w życiu publicznym po raz pierwszy wyszli na ulicę, aby wyrazić swoje zdanie, protestować, także brać później udział w wyborach do carskiej dumy i wyrażać swoje poglądy polityczne w otwartej formie. No właśnie, jakie były takie konkretne postulaty protestujących? Te postulaty się zmieniały, te wydarzenia rewolucyjne trwały w przypadku Królestwa Polskiego prawie 2 lata, można tutaj różnie liczyć od jesieni 1904 roku, największym natężeniem w roku 1905, ale aż do roku 1907 trwały różnego rodzaju strajki, protesty, manifestacje, starcia z carskim wojskiem i policją. Te postulaty z początku miały taki nie do końca wyrażony charakter, był to właśnie taki wyraz ogólnego buntu przeciwko opresji ze strony aparatu władzy, a takiej państwowej, jak i właśnie fabrycznej, czy opresje, które spotykały ludzi w miejscu pracy. Natomiast te postulaty zaczęły się z czasem krystalizować. Podążały one w 2 kierunkach, a zatem jeden z tych kierunków to były postulaty ekonomiczne. Dość wcześnie pojawiły się hasła, na przykład 8-godzinnego dnia pracy, ale też bardziej konkretne żądania związane po prostu ze skróceniem czasu pracy, a pamiętajmy, że wielu robotników i robotnic pracowało po kilkanaście godzin, 14 na przykład, a zatem skrócenie czasu pracy na przykład z 12 do 10 godzin było takim postulatem, który często się pojawiał. To były też takie mniejsze modyfikacje związane z polepszeniem warunków sanitarnych w miejscu pracy, prawem do odpoczynku, prawem do realizacji swoich potrzeb kulturowych. A takim drugim kierunkiem, którym szły różnego rodzaju żądania, był kierunek, można powiedzieć, narodowy, a zatem związany z aspiracją dążeń do używania języka polskiego w sferze publicznej, w szkolnictwie. No i to wszystko spotkało się w takim ogólno, można powiedzieć, liberalnym dążeniu do demokratyzacji carskiego państwa, a zatem powołania na przykład tego, co wówczas nazywano konstytuantą, a zatem po prostu rodzaju parlamentu. A zatem zniesienie samowładztwa, czy też rosyjskiej autokracji
było bardzo prominentnym postulatem, który też łączył bardzo różne grupy ludzi, od prawda, salonowych arystokratów po chłopów. Wszyscy pod tymi hasłami mogli się zjednoczyć, natomiast oczywiście jeżeli chodziło o te postulaty ekonomiczne, to wywoływały one też różnego rodzaju napięcia. Koniec końców podzieliły uczestników tych wydarzeń, a zatem te grupy społeczne, które były na przykład zainteresowane właśnie liberalizacją ustroju politycznego, włączając to arystokrację ziemską czy fabrykantów, niekoniecznie cieszyły się z tego, że robotnicy nawoływali do poprawy warunków bytu, czy też może nawet w niektórych przypadkach do dalej idącej rewolucji socjalnej. I to spowodowało także niechęć do wielu nowych aktorów w sferze publicznej. To o tych aktorów to zaraz się zapytam, kto politycznie zagospodarowywał te protesty, ale najpierw jeszcze chciałbym zapytać, czy jest jakieś takie wydarzenie, które możemy uznać za symboliczny początek tej rewolucji? Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim jest jednak bez wątpienia częścią wydarzeń w całym Imperium Rosyjskim. Ma ona tutaj inny, bardziej intensywny charakter i trochę inny rytm, ale jeżeli mielibyśmy szukać takiego głównego wydarzenia, no to wydaje się, że jednak tak zwana Krwawa Niedziela w Petersburgu w styczniu 1905 roku, kiedy to idący z petycją do cara robotnicy zostali przed Pałacem Zimowym powitani strzałami, to była taka iskra, która wznieciła bardzo daleko idący protest, którego fale rozeszły się po całym imperium i bardzo szybko dotarły także do Królestwa Polskiego, gdzie to narastające z różnych powodów niezadowolenie, o którym mówiliśmy wcześniej, także wyraziło się w wybuchającym niemal natychmiast strajku o charakterze powszechnym, a zatem stanęły właściwie wszystkie zakłady pracy. Robotnicy chodzili od fabryki do fabryki, namawiali kolejnych do tego, żeby strajkowali. No i to chyba należy uznać za początek rewolucji, choć trzeba powiedzieć, że już jesienią 1904 roku były manifestacje w Warszawie, starcia z carską policją, a zatem tutaj te wydarzenia także zaczęły się nieco wcześniej. Odsłuch społeczny. Chciałem też się dopytać o przebieg tej rewolucji dokładnie już na terenie Królestwa Polskiego. I może skupmy się tutaj na dużych miastach, czyli no na przykład na Łodzi i na Warszawie. Jak to wyglądało w tych miastach? Przede wszystkim dochodziło do strajków i różnego rodzaju form protestów ulicznych, można powiedzieć. A zatem w tym pierwszym momencie rewolucja zmobilizowała bardzo szerokie grupy społeczne i robotnicy strajkowali. Strajk miał właśnie charakter powszechny, ale nawet wśród fabrykantów, przede wszystkim wśród mieszczaństwa czy takiej wielkomiejskiej inteligencji, początkowo zryw ten budził całkiem duży entuzjazm. Żywili oni po prostu nadzieję na reformy polityczne w Imperium Carskim. I te strajki miały też charakter taki bardzo powszechny, to znaczy wszyscy strajkowali razem, wychodzili na ulicę, wiecowali. Czasem te formy protestu zaczęły się różnicować, a zatem strajki zaczęły też przybierać taką formę bardziej ukierunkowaną na konkretne postulaty ekonomiczne, zachodziły w konkretnych zakładach pracy. Robotnicy i robotnice adaptowali się też do sytuacji, na przykład w momencie, w którym carskie wojsko czy policja, aparat opresji można by powiedzieć, odzyskiwał częściowo kontrolę nad ulicami Warszawy, Łodzi czy miast Zagłębia Dąbrowskiego, wtedy zaczęli wypracowywać inne strategie, a zatem na przykład okupować fabryki i tam wiecowano, tam wygłaszano przemówienia polityczne. To było też po prostu bezpieczniejsze, ponieważ carskie wojska na przykład nie strzelało do uczestników tego rodzaju wydarzeń. Dochodziło też do bardzo otwartych starć, a zatem na przykład w czerwcu 1905 roku w Łodzi doszło do regularnych walk barykadowych w ramach takich tak zwanego Powstania Łódzkiego, gdzie dochodziło już do takich militarnych niemalże starć pomiędzy łódzkimi rewolucjonistami, zarówno polskimi, jak i żydowskimi, a właśnie carskim aparatem policyjnym i wojskiem. Były też oczywiście różne inne formy, takie jak strajk szkolny, który miał za swoją ambicję poszerzenie obecności języka polskiego w szkolnictwie. Walka chłopska też miała swój inny trochę wymiar, to znaczy na przykład chłopi wyrąbywali pańskie lasy. Dochodziło też do strajków robotników rolnych, którzy domagali się też podwyższenia warunków życia i na przykład odmawiali karmienia inwentarza. To była taka najbardziej radykalna forma strajku.
No i przede wszystkim poza tymi takimi bezpośrednimi konfrontacjami na ulicach rozkwitały też różne formy sfery publicznej związane z debatą. A zatem organizowano przeróżne wiece, także takie biletowane w teatrach, ale również tak zwane masówki w fabrykach, gdzie przemawiali mówcy z różnych partii politycznych, czy też majówki, a zatem takie zabawy na wolnym powietrzu, gdzie tańczono, śpiewano, ale także rozmawiano o polityce i słuchano przemówień właśnie reprezentantów różnych partii. Przeszliśmy do partii politycznych i chciałbym się dopytać, jakie organizacje, jakie partie chciały zagospodarować ten bunt, ten zryw robotników, chłopów w Polsce, jak to wyglądało? Z pewnością jest to właściwe sformułowanie sprawy. Te partie starały się właśnie kierować tymi emocjami społecznymi. Oczywiście z czasem używały swojego aparatu takiego propagandowego, żeby też tymi emocjami bardziej aktywnie sterować. No niemniej jednak ten pierwszy bunt był zaskoczeniem dla właściwie wszystkich profesjonalnych polityków czy też działaczy partyjnych. Z czasem starali się oni podążać za nim czy też właśnie zgrać się niejako z emocjami, które panowały na ulicach. No i rzeczywiście ta scena polityczna była bardzo pluralistyczna, a zatem trzeba pamiętać, że to nie jest konflikt polskiego społeczeństwa przeciwko carskiej władzy, ale też konflikt wewnątrz tego społeczeństwa i bardzo różne siły polityczne rywalizują o względy uczestników tych wydarzeń. Same partie socjalistyczne są często skonfliktowane, a więc o względy robotników i robotnic polskich i po części także żydowskich rywalizowała Polska Partia Socjalistyczna, która starała się połączyć dążenia, no można powiedzieć klasowe, tak, do polepszenia społecznej sytuacji robotników i robotnic z dążeniami niepodległościowymi. I też ze względu na właśnie na to napięcie rozpadła się na dwa człony w 1906 roku, a zatem Polską Partię Socjalistyczną, tak zwaną frakcję rewolucyjną. To była taka bardziej militarystycznie i patriotycznie zorientowana frakcja, w której działał również Józef Piłsudski. I Polską Partię Socjalistyczną Lewicę zorientowaną bardziej na masową walkę strajkową właśnie w imię interesów robotników. Oprócz tego działała socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, a zatem partia, w której ówcześnie działał Róża Luksemburg, a także Feliks Dzierżyński. I ta partia pragnęła działać na rzecz zaprowadzenia socjalizmu jako nowego ustroju społecznego i chciała mobilizować swoich uczestników po liniach klasowych, troniąc od aspiracji narodowych, które jej zdaniem odciągały robotników od najważniejszej sprawy, a zatem walki klas. No i budowała na program zdecydowanie internacjonalistyczny, a zatem mobilizowała także robotników niemieckich i żydowskich, ale właśnie jako robotników, a nie jako Polaków, Żydów czy Niemców. Alternatywny program proponował na przykład żydowski bunt, który zrzeszał robotników i chciał walczyć o ich polepszenie ich sytuacji, ale jednak nie negując ich żydowskości czy też specjalnych potrzeb, jakie robotnicy żydowscy w całym Imperium Rosyjskim, bo na taką skalę działał bunt, posiadali. Poza tym już, jak widzimy, dość bogatym wachlarzem partii socjalistycznych były oczywiście inne prądy polityczne. Przede wszystkim najważniejszym z nich był polski nacjonalizm, który rósł w siłę już przed rewolucją, budując wpływy wśród drobnomieszczaństwa i chłopów, ale jednak nie będąc bardzo wpływowym wśród robotników. No taką podstawową, to nie była partia, to jest raczej taki koncern polityczny, no ale zwykliśmy go określać mianem narodowej demokracji pod wodzą Romana Dmowskiego, która zbudowała cały szereg instytucji, dlatego mówię koncern polityczny, ponieważ to były gazety, to były stowarzyszenia, to były różnego rodzaju formy społeczeństwa obywatelskiego, można powiedzieć. No i tutaj pod wodzą Dmowskiego starano się budować taką platformę, która działałaby na rzecz polskiego narodu zdefiniowanego coraz bardziej etnicznie, a zatem wykluczającego na przykład Żydów z tego grona, także tych spolonizowanych. I starała się ta partia także zatrzymać rewolucję, a zatem przekonywała robotników, że strajki nie przyniosą polepszenia ich sytuacji, ponieważ na przykład zdestabilizują sytuację ekonomiczną i przyniosą biedę, głód i bezrobocie. Oprócz tego działały także partie liberalne, które jednak choć bardzo aktywne w publicystyce nie były w stanie rywalizować tutaj o względy rozemocjonowanych tłumów, które na ulicach uczyły się niejako nowej politycznej rzeczywistości.
No i siłą rzeczy jeszcze mniej skuteczne były zabiegi konserwatystów. No niemniej jednak takie formacje polityczne także tutaj próbowały swoich sił. No i trzeba też pamiętać o tym, że te różne programy miały też swoje różne oblicza, jeśli chodzi o stosunek do carskiej władzy. A zatem na przykład PPS, zwłaszcza ta patriotyczna frakcja rewolucyjna, był bardzo wrogo nastawiony do Rosjan i do państwa carskiego, a co powodowało takie wręcz militarystyczne zapędy i gotowość do zbrojnego wystąpienia, czy też aktów terrorystycznych, można powiedzieć, przeciwko carskiej policji czy urzędnikom. Partie socjalistyczne, te bardziej masowe, chciały prowadzić pokojową walkę poprzez strajki, właśnie wystąpienia, także mobilizując żołnierzy, na przykład rosyjskich, a zatem nie wzniecając tutaj tych właśnie narodowościowych. Natomiast narodowa demokracja starała się przedstawić jako siła porządku, a zatem zniechęcała, tak jak powiedziałem, do rewolucji, ale też była gotowa na pewną współpracę z państwem rosyjskim, na przykład brała udział w wyborach do Dumy, Dmowski pertraktował też z politykami rosyjskimi wysokiego szczebla, obiecując niejako stłumienie rewolucji, która destabilizowała państwo, w zamian za pozyskanie wyższego stopnia autonomii dla Polaków w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego. Przedstawiłeś bardzo szeroką paletę partii i organizacji, które chciały zagospodarować ten protest i której ostatecznie udało się to najlepiej, to znaczy która najbardziej zyskała na tej rewolucji, która partia czy też która organizacja? Wszystkie z tych głównych partii, które kierowały swój przekaz do odbiorcy takiego, można powiedzieć, masowego, zyskały bardzo na liczebności. A zatem w tej fazie takiego najwyższego zrywu, gdzieś do połowy 1906 roku, wszystkie partie socjalistyczne i Narodowa Demokracja wraz ze swoją taką przybudówką, która mobilizowała robotników, a zatem Narodowym Związkiem Robotniczym, wszystkie one rozrosły się z takich kadrowych, często tajnych organizacji do partii masowych, zrzeszających naprawdę tysiące ludzi, budujących także masowe związki zawodowe, będących w stanie organizować, tak jak w przypadku endecji, wybory i z sukcesem przeprowadzać swoich kandydatów wśród różnych grup społecznych. Także wszystkie te partie uzyskały bardzo szeroki posłuch. W pierwszej fazie rewolucji z pewnością największy sukces osiągnęli socjaliści, przede wszystkim Polska Partia Socjalistyczna, która z powodzeniem nadała niejako znaczenie tym wydarzeniom, a zatem zaoferowała za pośrednictwem ulotek, nielegalnych czasopism, takich jak Robotnik, język opisu świata dla ludzi, którzy wcześniej nie zajmowali się zrozumieniem tego świata, można powiedzieć, w takich kategoriach szerszych niż własne takie bardzo naoczne doświadczenia. Tak, to był pierwszy raz, mi się wydaje, kiedy ich takie codzienne doświadczenia zostały odniesione do jakichś takich szerszych kategorii, takich jak kapitalizm, właśnie carat, i zaczęli oni walczyć w imię jakichś szerszych celów. Natomiast w dłuższej perspektywie i przede wszystkim po rewolucji, wraz z jej klęską i takim momentem znużenia, zmęczenia, także reakcji ze strony państwa carskiego, które stało się bardzo represyjne, zatriumfowała Narodowa Demokracja, która z powodzeniem zaoferowała taką opowieść tłumaczącą klęskę rewolucji, i była w stanie różnym grupom społecznym objaśnić to, co się stało i zaoferować program, który był dla nich atrakcyjny. A zatem elitom opowiedziała historię o tym, jak zła jest rewolucja i jak bestialsko zachowują się masy, gdy wstępują do polityki. Przyobiecała im to, że zaprowadzi porządek. Robotnikom opowiedziała historię o tym, jak dali się zmanipulować przez socjalistycznych agitatorów, także żydowskich, i jak powinni stronić od strajków w imię wspierania sukcesów lokalnego przemysłu. A wszystkim tym grupom zaoferowała opowieść o polskiej wspólnocie narodowej, która powinna przeciwstawić się na różnych polach, czy to ekonomicznych, czy politycznych, swoim żydowskim konkurentom, czy może nawet wrogom. Tak? Tutaj ten sukces narodowej demokracji w dużym stopniu łączył się z bardzo efektywnym wykorzystaniem politycznego antysemityzmu, przede wszystkim przy okazji wyborów do Dumy w 1906, 1907, a potem 1912 roku. Odsłuch społeczny.
Wspomniałeś, że narodowa demokracja tłumaczyła robotnikom przyczyny klęski rewolucji. Właśnie chciałbym się dopytać, czy można powiedzieć, że ta rewolucja osiągnęła sukces, czy też poniosła klęskę? To znaczy, co udało się wywalczyć dzięki tej rewolucji? Wspomniałeś już o tych wyborach do Dumy. Co jeszcze udało się osiągnąć dzięki tej rewolucji? No to te skutki rewolucji trzeba by rozpatrywać na wielu poziomach. Tak? Są takie bardzo bezpośrednie zdobycze. A zatem już w tej pierwszej fazie ludzie rzeczywiście zaczęli dostawać troszkę wyższe wynagrodzenia, zaczęli pracować krócej i zaczęli na fali takiego entuzjazmu rewolucyjnego masowo uczestniczyć w różnych nowych formach, takich politycznych czy kulturalnych. A zatem na przykład wzrosło lawinowo czytelnictwo. Ludzie zaczęli chodzić na wiece, czytać gazety, czytać ulotki, uczestniczyć także w przedstawieniach teatralnych. Biegły się takie nowe aspiracje, zbiegła się pewna liberalizacja systemu państwowego, zmiana systemu cenzury i wzrost takiego ogólnego zainteresowania sprawami publicznymi. No i trzeba chyba powiedzieć, że te zdobycze miały bardzo istotny wymiar. Tak? To znaczy ludzie rzeczywiście po raz pierwszy tą sferę publiczną, sferę polityczną wkroczyli. Na tym też rozumiem polegała przełomowość tego protestu. Tak, z pewnością. Jest to moim zdaniem jeden z tych elementów, które decydują o tym, że to wydarzenie ma taki przełomowy charakter. Z pewnością są też rezultaty widoczne na poziomie całego Imperium Rosyjskiego, także w przypadku Polski. Jest to jednak pewna liberalizacja tego reżimu. Carska autokracja już nigdy nie będzie taka jak wcześniej. A zatem choć wybory do Dumy nie są w pełni demokratyczne, to jest taka tak zwana ordynacja kurialna, a zatem grupy społeczne położone wyżej w hierarchii mają większy wpływ. Nie wszyscy mogą głosować. Ta Duma ma taki charakter raczej doradczy, nie jest w stanie oczywiście kwestionować bezpośrednio decyzji cara i jego rządu, ale jednak pojawiają się możliwości do tego, aby debatować o różnych problemach, aby prowadzić coś, co moglibyśmy nazwać z dzisiejszego punktu widzenia jakimiś takimi interwencjami poselskimi. Prawda? Posłowie do Dumy jednak pełnili tutaj ważną rolę. No i to była taka szkoła demokratycznej polityki, tak? Nawet jeżeli ten system nie był demokratyczny, no to pierwszy raz bardzo wielu ludzi wzięło udział w wyborach, bardzo wiele ludzi pierwszy raz miało takie poczucie, że są jednak przez kogoś reprezentowani, a ci reprezentanci w Dumie mogli na przykład spotkać się z podobnymi sobie z innych obszarów imperium. To akurat nie dotyczyło w takim dużym stopniu polskich reprezentantów, którzy działali, no trzeba tutaj powiedzieć może nawet z przykrością, w taki dość ograniczony sposób sformułowali tak zwane koło polskie, które zajmowało się przeważnie właśnie interesami polskimi i nie było bardzo chętne do współpracy na przykład z różnego rodzaju grupami mniejszości etnicznych imperium z różnych innych jego krańców. Natomiast oczywiście są też ciemne strony. Ta rewolucja to jest także wzrost takiego pospolitego bandytyzmu, rozprzężenie więzi społecznych, wykluczenie bardzo wielu ludzi z życia społecznego poprzez właśnie wkroczenie na tą ścieżkę takich profesjonalnych rewolucjonistów, którzy już później nie byli w stanie wrócić do społeczeństwa, ponieważ zbytnio zakosztowali tej ekscytacji, na przykład obcowania z bronią, czy po prostu słodyczy zemsty i odegrania się na tych, którzy wcześniej ich krzywdzili, no ale też po prostu ze względu na represje, które po rewolucji przyszły. No i oni często stawali się właśnie takimi półrewolucjonistami, półbandytami, którzy później żyli z rabunku, no bo nie mieli dokąd wrócić. Jedynym wyjściem było właściwie kontynuowanie tej działalności. W innym wypadku mogli liczyć co najwyżej na egzekucję bądź ewentualnie na długoletnie zesłanie, które dotknęło też masowo ludzi po rewolucji. Tak? Te represje carskie były dość dotkliwe. Przez kilka lat po rewolucji panował stan wojenny, także wiele z tych zdobyczy, które świętowano w październiku 1905 roku po tak zwanym manifeście carskim, manifeście październikowym nadanym przez cara, wiele z tych zdobyczy zostało odebranych, ale jednak nie wszystkie. Choć stowarzyszenia czy związki zawodowe były represjonowane, to jednak można było je w pewnych określonych formach legalnie zakładać od 1906 roku. To nie były formy wcześniej dopuszczalne w carskim państwie i to były zmiany istotne. Chciałem jeszcze dopytać się o stosunek narodowej demokracji do Kościoła
i vice versa, bo wspominałeś na kilku swoich wykładach, że te stosunki się zmieniły podczas rewolucji, że one były inne przed rewolucją i były inne po rewolucji. Co się takiego stało w tych relacjach? Dwie te siły, a zatem narodowa demokracja i Kościół, podążają niejako swoimi drogami. Te drogi w wyniku takich, a nie innych okoliczności historycznych spotkały się. A zatem narodowa demokracja wcześniej, pod koniec XIX wieku, to był ruch o takim charakterze dość radykalnym, w tym oto sensie, że ona rzeczywiście zabiegała o zmianę stosunków społecznych. Ujmowała się za chłopami, miała taki populistyczny charakter. Czasem zaczęła się przesuwać na pozycję, no, można powiedzieć, nowoczesnego konserwatyzmu o narodowym czy nacjonalistycznym zabarwieniu. I to się właściwie dokonało właśnie w okresie rewolucji, na skutek tego rozczarowania także tym, co się dzieje, kiedy te masy, o których wcześniej narodowi demokraci marzyli, co się dzieje, kiedy te masy rzeczywiście wychodzą na ulicę. Okazało się, że wcale nie zawsze stają się narodowymi demokratami, czasem stają się socjalistami, a zatem ten rodzaj lęku przed masami kierował, jak mi się wydaje, ideologów narodowej demokracji na bardziej takie konserwatywne społecznie tory, a zarazem zaostrzył się nacjonalizm tej formacji, a zatem zaczęła ona być właśnie bardziej antysemicka, także z takich instrumentalnych powodów, ale też zaczęła również instrumentalnie popierać, no, taką katolicką formę polskiej tożsamości narodowej. Sami ideologowie narodowej demokracji wcale niekoniecznie byli wierzącymi katolikami, czy też uznawali Kościół za bardzo istotny dla siebie, natomiast właśnie z takiego instrumentalnego powodu zaczęli dostrzegać w nim sojusznika w budowie polskiej tożsamości narodowej o charakterze ponadklasowym, która mogłaby stworzyć, no tak jak sami endecy pisali, nowoczesnego Polaka czy nowoczesny naród polski. Natomiast Kościół z drugiej strony w latach wcześniejszych był jeszcze bardzo zagnieżdżony w starych realiach nieprzystosowanych do nowoczesnej polityki masowej. Był zamknięty w sprawach kościoła właśnie, w sprawach religii i był bardzo sceptyczny wobec nowoczesnych ideologii, takich jak socjalizm, ale również nacjonalizm, który negował ten uniwersalistyczny element katolicyzmu. No i wielu, szczególnie wyższych stopniem hierarchów, uważało na przykład narodową demokrację, czy jej wcześniejsze emanacje, takie jak Liga Narodowa, za takie organizacje, no, mocno podejrzane, zorganizowane tajnie, trochę tak jak masoneria, działające właśnie na rzecz wspólnoty narodowej, także wywyższające polskość nad inne narody, co już dla Kościoła było wówczas problematyczne, i tak dalej, i tak dalej. Tak, pamiętajmy też, że Kościół ustami papieża wielokrotnie wypowiadał się za uznaniem świeckiej władzy w jej obecnie istniejącej formie, a zatem był bardzo ostrożny w występowaniu przeciwko na przykład caratowi. No i te wydarzenia rewolucyjne spowodowały także to, że hierarchia kościelna, przede wszystkim młodsi księża, którzy właśnie byli już aktywni jako organizatorzy różnego rodzaju manifestacji patriotycznych, zaczęli coraz bardziej interesować się narodową demokracją, a narodowa demokracja dostrzegła w Kościele sojusznika w umacnianiu polskości, ale też właśnie w, no, w takim projekcie budowy społecznie zachowawczego oblicza narodu. No i ten, można powiedzieć, jakiś taki sojusz pragmatyczny został z pożytkiem wzmocniony w trakcie rewolucji, a w tej dekadzie porewolucyjnej te związki coraz bardziej, no, intensyfikowały się. Tak? A zatem Kościół zaczął coraz bardziej akceptować nacjonalizm, także w jego takiej wojowniczej, antysemickiej formie, a endecja zaczęła coraz bardziej wykorzystywać Kościół do tego, aby krzewić swoje idee wśród szerszych grup ludności. To może teraz się przenieśmy z tych czasów sprzed ponad 100 lat do czasów współczesnych i chciałbym Cię zapytać o naszą dzisiejszą pamięć na temat tej rewolucji. Czy może trochę jej brak, bo mam wrażenie, że jednak w świadomości Polaków ta rewolucja jest dosyć nieznana. To znaczy teraz coraz więcej jest tych upamiętnień, co roku w Łodzi są uroczystości. Ostatnio też Senat uchwalił uchwałę, czy też przyjął uchwałę o upamiętnieniu
tej rewolucji, ale generalnie no nie jest to chyba wydarzenie znane szerszej grupie Polaków. I czy masz jakieś wytłumaczenie, jakąś teorię, dlaczego tak jest? Myślę, że tutaj trzeba by wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka bardzo, bardzo prosta, bardzo podstawowa. Ta rewolucja była częścią takiej oficjalnej pamięci ruchu robotniczego, która była elementem polityki historycznej PRL-u. Później niejako trochę wyrzucono dziecko z kąpielą, a zatem ta rewolucja została jakoś tak skojarzona właśnie z takimi oficjalnymi formami upamiętniania ruchu robotniczego, no a wraz ze zmianą ustroju i takim zupełnym zanegowaniem tej wcześniejszej pamięci historycznej także zniknęła z widnokręgu. Natomiast to byłoby chyba zbyt proste wyjaśnienie z tego względu, że można by równie dobrze budować równie jednoznaczną narrację o rewolucji jako zrywie patriotycznym przeciwko caratowi. Ten element był tam także silny. On był także wcześniej eksponowany, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, ta pamięć właśnie prawicy PPS, później przechwycona przez te środowiska piłsudczykowskie, także organizowała się wokół tej zbrojnej walki z caratem. Tak? To jak najbardziej pasowało do takiej narracji patriotycznej. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj także chodzi o to, że te wydarzenia po prostu mają niejednoznaczny charakter. Można je oczywiście właśnie zredukować do takiej jednostronnej opowieści o walce klasowej albo o walce narodowej, ale to nigdy nie będzie całość tej opowieści i z tego względu te wydarzenia po prostu sprawiają kłopot. Nie da się ich w taki łatwy sposób opowiedzieć, w łatwy sposób wmontować niejako w ideologicznie uformowaną opowieść o naszej przeszłości. No i z tego względu mamy z tym problem. Tam jest zbyt wiele walk, zbyt wiele tożsamości. To jest właśnie też ten moment takich narodzin masowej polskości, który też jest o tyle problematyczny, że właśnie w dużej mierze dokonywał się poprzez takie ograniczenie negatywne w stosunku do innych uczestników tych wydarzeń, czyli na przykład właśnie żydowskich proletariuszy. No i po prostu trudno jest to w taki przekonujący, łatwy, a także miły dla ucha sposób opowiedzieć. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za ten dzisiejszy wywiad. Również dziękuję. To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego, a naszym gościem był dr Wiktor Marzec. Odsłuch Społeczny.